Jeśli czułem, to znowu ja, witam na krótszym kanale. Na początek pokażę wam trzy zdjęcia od widzów. Jest tutaj od Gorkiego, fajny motyw yin-yang zamieszczony nad drzwiami. Jest to wykonane za pomocą dłuta i kompilacji różnych rodzajów bloków. Ładnie to wkomponował tak, że utworzył znaczek yin-yang nad drzwiami, super motyw. A także od tego samego gracza, czyli Gorki, stworzył sobie piękną sypialnię, pokój, w którym żyje prawdziwy bohater. Mamy idealnie wyżłobiony piec, umieszczony zaraz obok pięknych skarbów zebranych gdzieś na naszej planecie, a także ładne tutaj drzewka, pancerzyk i podstawowe wyposażenie każdego podróżnika. A kolejna rzecz jest od gracza Xexo. Jest to bar wykonany w miejscu gdzieś jakiejś lodowej miejscowości, gdzie pada dużo śniegu. Taki urodzaj dla każdego podróżnika, żeby sobie zaczerpnąć czegoś ciepłego w barze. Różnego rodzaju fajnie wydłutowane krzesełka, wydłutowane duże krzesła, stoliki oraz bar. Zachęcam, żebyście także podsyłali mi swoje fotografie, żebym mógł je umieszczać na filmikach. No i w skrócie w tym odcinku pokażę wam, jak obsługiwać wersję 1.15 piec do chleba oraz dymarki, żeby stworzyć szkło. Miłego oglądania. Mamy pierwsze zbiory gliny i tak jak widać tutaj, wszystkie się przetopiły tak jak należy, czyli cegła z gliny ogniotrwałej. Pytanie tylko... No i zaraz padnę. Pytanie tylko, czy mogę to w jakiś fajny sposób podnosić, czyli prawym z shiftem. W ogóle tutaj chyba kępki torf rośnie? Tak wygląda. Więc pozbierajmy sobie wszystkie cegiełki, które zebrałem. Pomijając oczywiście tych martwych drifterów. I możemy się wziąć za robotę, czyli postawić sobie dymiarki. Nasz cel na dzisiaj to postawienie dymarki. I mamy tak, podstawę dymarki robimy z cegieł. Potrzebujemy 8 cegiełek oraz zrobić komin dymarki, czyli 4 cegiełki w taki sposób ułożone. I ja sobie zrobiłem tutaj miejsce na postawienie dymarki, czyli wyciąłem już te lekko wyrzeźbione bloki. I myślę, że jeżeli tutaj postawimy te dymarki, to w jakiś sposób będziemy w stanie dłutem dopasować kształt na przykład tych cegiełek, tak żeby te dymarki były fajnie wpasowane. A ponieważ mam już tych cegieł zebranych ogrom, no to pozwolę sobie je wyrzucić na ziemię, po czym podnieść, żeby troszkę potrenować masę. I postawimy sobie dwie dymarki. Bęk, dwie dymarki takie oraz dwie kominy dymarków, kominy dymarek, kurde. Polska trudna język, wiadomo. No i teraz tak, tutaj myślę sobie pierdykniemy pierwszą dymarkę, idealnie się wpasowała. Nie będzie nam zagracała wiele przejścia, bo to jest dokładnie to samo. No wiadomo, jedna pozycja troszkę wężej, ale generalnie jest epicko. I możemy sobie tutaj postawić właśnie te dymareczki. Pyk, pyk. Mam nadzieję, że się nie zaczadzę. Wygląda to zacnie, mogę tak powiedzieć. No może nie tyle co epicko, ale wiadomo, troszkę lepiej. I teraz muszę się ogarnąć z tym, jak się to obsługuje. Więc dajcie mi chwilę, pozbieram sobie surowce, na pewno jest mi potrzebny węgiel, na pewno jest mi potrzebny kwarc, bo chcę dużo szkła, bo mój cel jest taki, żeby postawić jak najszybciej szklarnię. Nie wiem, czy akurat na tym biomie jest mi szklarnia potrzebna, bo jak sobie wyjdziemy na moją farmę, to widzimy, no tutaj jest faktycznie opędzlowane, ale pozycji jest całkiem sporo. A co to? Myślałem, że rybka taka zamarzła. Ale jest całkiem sporo pozycji właśnie na to, że możemy tu postawić. No, idzie kolejny. Właśnie szklarnie, bo chciałbym mieć cały czas dostęp do ciepłego terenu, żeby jeszcze w tym wczesnym etapie zimy móc sobie farmić. Mam ze sobą 3-4 staki kwarcu. Spróbujemy władować ile się da. Mogę dodać materiał, z kontrolem dodaję 5. No to ile jestem w stanie tu umieścić? Po 24 sztuki bryłek kwarcu. Dla mnie brzmi to legitnie. I teraz możemy dołożyć paliwa. I chyba mi nie pozwala dołożyć paliwa. Bryłki kwarcu, dołóż beny. Czyżbym za dużo wsadził? Okej, chyba musimy to rozebrać i spróbować raz jeszcze. Być może za dużo wrzuciłem. Może niepotrzebnie komin jest tu wsadzony. Chyba cała pojemność dymarki
Jeszcze raz. Mamy akurat rzeczy. Nie popsuje się chyba dymarka, mam nadzieję. Tutaj będzie w ten sposób. Albo nie tracę cegieł. I zrobimy tak, że stawiamy tą dymarkę. Teraz dorzucimy raz, dwa, trzy, 20 sztuk. I nie pozwala mi wrzucić, widzicie, po prostu nie pozwala mi dorzucić paliwa. Co jest dla mnie smutkiem, jakby nie chciał, żebym robił to na węglu brunatnym. No to spróbujemy na węglu drzewnym, może węgiel drzewny jest tu. O tak, węgiel drzewny, 6 sztuk. Szkoda, bo tego brunatnego mam całkiem dużo, ale wiemy, żeby go nie wykorzystywać. Jaka jest temperatura? 1100, tu jest 1300 i właśnie może o to się rozchodzi. To jest temperatura przetapiania 1350, więc pytanie, czy wyjdzie? Czy temperatura dymarki podniesie mi temperaturę na tyle, że mi powstanie ta bryła kwarcu? No mam nadzieję, dlatego dorzućmy sobie to wszystko i podjarajmy. Kontrolem, kucając, tam pod spód widzicie, wkładam bęk, bęk, bęk. No i chyba się podjarało, słyszymy jakiś dźwięk. Wkładam następne. No i kopci się. Możemy sobie wędzić. Siebie samego możemy tutaj uwędzić. I czekamy. Jak już wyjdzie, to zobaczymy, czy będę miał w końcu szkło z tych bryłek kwarcu, które zbierałem lata temu. I najwyższy czas, żebyśmy mogli budować tą szklarnię. Oby się udało. W międzyczasie zbiorę sobie ode mnie z naszego składziku żyto. Mamy go całkiem sporo, weźmy może połowę chociaż z tego co jest, bo to też się psuje, ale powoli. I będę chciał sobie upiec chlebek. Chlebek jest takim sporym rarytasem, bo łatwo jest go wytworzyć, przynajmniej było, nie wiem jak teraz na tej wersji. I żyto przerobimy sobie na mąkę, potem połączymy sobie z wodą i spróbujemy z tego zrobić chlebek. Jak widać, dużo roboty nie potrzeba, tylko najgorsze jest to, że muszę tu stać i ręcznie go przerabiać, więc to mi zabiera sporo czasu. 2-6 lat trwa mąka. Widzimy, że dwukrotnie możemy wydłużyć czas przechowywania, więc to nie jest też głupie, żeby po prostu każde ziarna, jakie zbierzemy, po prostu przerabiać na mąkę i magazynować, no bo to jednak wydłuża czas żywotności. I teraz tak, moje mielenie dobiega końca. Żyto zostało zmielone w ilości 27 sztuk mąki, powiedzmy, że 27 kg mąki. I taki protip dla Was, co wspominałem też na streamie. Jeżeli ugotuje Wam się zupka czy jakieś inne potrawy, nie zostawiajcie ich w garnku, nie ma sensu, bo bardzo szybko się popsują. Nie zostawiajcie ich też w miseczkach gotowych na blacie, tylko najlepiej jest przygotować sobie ogromne ilości pustych pojemników hermetycznych i bierzemy sobie jakieś pojemniczki, załóżmy, to jest ta półka dla mnie dedykowana. I zabieram sobie jakieś tam puste pojemniki, nie uszczelniam ich, tylko po prostu ładuję z garnków do półek, bo wiem, że ja to w przeciągu, nie wiem, kilku dni zjem, powiedzmy w ciągu tygodnia zjem, ale długość psucia się jest na tyle spowolniona, że ta potrawka nie popsuje mi się w jeden dzień, tylko na przykład w 5 dni, więc może sobie spokojnie to stać na półeczce. Ja po prostu będę brał miseczkę, o Boże, jestem głodny, podchodzę, prawym naciskam i pyk, dojadam. I widzimy, że trzy porcje zostały owsianki, reszta stoi na półce, więc to jest bardzo spoko rzecz. No i teraz przechodzimy z powrotem do momentu robienia sobie chlebka, czyli mąka się psuje, dwukrotnie wydłużony czas, pamiętacie o tym. Ciasto żytnie można zrobić za pomocą wiadra drewnianego, pewnie z wodą, więc nie powinno tu być problemu. Pyk, naładowałem, mamy 10 chlebków. 10 chlebków. Oczywiście wody mamy tutaj w cholerę, no może mniej wody, bo mi tu wszystko pomarzło. Cholera. Jak pozyskać wodę zimą? Kolejny kurde filmik muszę nagrać. O, tu się ślizgam. Dobra, szybkie odbicie. Już myślałem, że mnie dziabnie dziad. Wchodzimy sobie z powrotem, żebym był bezpieczny. Ładujemy kolejny chlebek. Jeszcze raz muszę zrobić krytyczną wyprawę po wodę. Może pójdziemy sobie bezpieczną strefą i pobierzemy stąd, gdzie nikt mnie nie zadziabie. Misiek niech sobie tu piętaszek biega. I teraz tak. Mamy ogromne ilości chlebków. Nie wiem, czy nie za dużo nie zrobiłem tych chlebków. Prawdopodobnie tak, skrzaniłem robotę, ale to będę żałował za moment, jak już mnie okrzanicie. I teraz tak. Jak ugotować te chlebki? No wydaje mi się, że no na pewno nie w garnku. Też możemy zobaczyć, czy chlebek da się w garnku. Niby pozwala mi chlebek ładować, ale widzimy, że nie jest on jakby przygotowany do tego, żebym go przetapiał.
Możemy zrobić rye bread, cheret. Cokolwiek znaczy cheret. Ale da się. I potem możemy zrobić part baked rye bread. Moment. Moment, bo to jest trochę cięższa mechanika niż mogłoby się wydawać. Na pewno możemy wypiec go na zcheredowany chlebek. I potem mógłbym zrobić stworzone przez wytapianie pieczenie. To ja bym chciał zrobić part baked, nie, chciałbym zrobić rye bread. Po zjedzeniu temperatura pieczenia 200 stopni. I w jaki sposób mam wypiec ten rodzaj chlebka, żeby mi dawał 300 sytości, a nie ten? No bo tu zrobimy czerw, to rozumiem, że jest taki, wiecie, lekko spalony. Okej, nie ma problemu. Możemy sobie dla testu zrobić parę sztuk, załóżmy 6. Zaraz mnie ochrzanicie, że takie rzeczy tworzę, bo to się nie opłaca, bo zmarnowałem żyto i potencjał życiowy. No być może, ale no człowiek się musi uczyć na błędach. No i teraz tak, jest ciasto żytnie, więc powstanie rye bread cheret, czyli lekko swęglony. Robi się pewnie dosyć szybko, no masakrycznie szybko, więc tych chlebków mogę porobić ogrom. Pytanie brzmi, w jaki sposób mogę go wsadzić do pieca? Czy mam go dać do dymarki? No dymarka cały czas sobie tutaj konstruuje coś, więc zastanawiam mnie, w jaki sposób. Wiem, że jakiś piec powstał, że mogę tam robić chlebek, ale gdzie, co i jak, nie mam pojęcia. Jeżeli wiecie, dajcie mi znać po prostu w komentarzach i postaram się zbadać ten temat dogłębnie. No i tak, okazuje się, że żeby zrobić chlebek wersji 1.15, trzeba zrobić clay oven, czyli po prostu piec gliniany. Wchodzimy sobie i tu nam grierka podpowiada, że można go zrobić poprzez statystykę formowania gliny, mechanikę, nie statystykę, mechanikę, przepraszam. No i generalnie polega ona na tym, że najpierw robimy sobie formę z clay owenu, czyli formę pieca, gdzieś go tam stawiamy, dodajemy 6 firewooda, podpalamy. Kiedy się wypali, no to piec powinien być gotowy do użycia i wtedy ładujemy tam chlebki, od 1 do 4 chlebków i musimy uważać, żeby ich nie spalić, ponieważ gra nie będzie nas informowała, że ej, już się chlebek skończył, tylko musimy wielokrotnie doglądać tego, czy piec jest gotowy, więc spróbujmy sobie gdzieś u mnie na chacie postawić clay oven i zobaczmy, jak ciężko się go robi. I teraz tak, na pewno musimy dać pozycję 3x3, w ogóle widzimy, że chyba poszerzyli ten obszar, bo wcześniej było jakby o jeden voksel mniej. Teraz jest troszkę szerzej, więc mamy więcej roboty z zrobieniem pieca. To jest w sumie bardzo ciekawe, bo zawsze było tak sztampowo. Teraz tutaj mamy o na 2, więc jeżeli pojedziemy 3x3 na granicach, to powinno nam się to fajnie wykonać. No wiadomo, tutaj na przykład skrzaniłem, więc weźmiemy sobie pojedynczo, poklikamy wszystkie rzeczy i prawdopodobnie będę mógł teraz dać duplicate. To jest najłatwiejsza robota, jaka może istnieć pod słońcem. Po prostu cały czas trzymamy prawie. No niestety idzie to całkiem powoli, ale dla cierpliwych ci świat należy, jak to mawiają. No i co najciekawsze, zauważcie, że zwykłe ziarno daje tylko 60 sytości. Jak się troszkę napocimy zrobieniem tym clay owena, czyli pieca glinianego, no to przez krótką operację możemy ostro namnożyć sytość dla chlebków. Czyli z 60 uzyskamy 300, o ile nie spartaczymy, bo jak spartaczymy, to tylko i wyłącznie 100. Tak jak widać tu u mnie, mamy 4 spalone chlebki. Fakt faktem są dużo dłużej świeższe, bo aż 18 dni mogą wytrzymać, ale dają tylko i wyłącznie 100 sytości. To i tak jest lepiej, niż jakbyście mieli zjeść samo ziarno, no bo ziarno daje 60. Więc jakie racje mielibyście w jakiś taki sposób żreć ziarno, skoro można sobie zrobić chlebek. Teraz robimy taki wsporniczek i skoro już o wsporniczku mowa, no to teraz musimy tylko przeciągnąć całą konstrukcję. Może ja sobie przejadę, o, i zjechało mi jak zwykle. Raven chciał dobrze, wyszło jak zwykle, czyli do dupy. Nigdy nie jestem w stanie sobie zapamiętać, gdzie powinienem dobrze klikać, żeby właśnie nie zrobić takie gafy jak tutaj, no ale zdarza się. I teraz pozostaje mi górna część. Tu widzimy, mamy po 3, więc postaram się to pocisnąć po środkowej części, byleby tylko nie schrzanić, żeby, wiecie, zaoszczędzić czas, także no, to jest wasz czas, mój czas, bo oglądacie te filmiki, jesteście też na streamach, no i nie chcę wam zabierać zbyt dużo
czasu poprzez przedstawianie nudy. Tutaj myślę, że w tej operacji najszybciej będzie zrobić sobie duplikację, no bo większość rzeczy już wykonaliśmy i tylko tą wewnętrzną część możemy stworzyć. Strasznie dużo roboty, jeśli chodzi o ten Owen, ale przyznam wam szczerze, że no fajnie. Fajnie, że rozbudowują trochę twórcy mechanikę robienia rzeczy z gliny, no bo początkowo była dosyć, no wiecie, parę tam receptur i tyle, nudne bo nudne, a jednak tu się okazuje, że jak chcą, to mogą dodać więcej, żeby, wiadomo, grając na przykład na serwerach, potworzyć jakieś klasy typu garncarz, typu kowal. I tu co mi się stanęło? Dziura się zrobiła. Kowal, garncarz, zbieracz, zabrakło mi gliny. Żeby to miało jakieś fizyczne zastosowanie. I tu widzimy, na środku jest dziurka. Tam oczywiście musimy wyrąbać, pewnie zrobić... O Boże, jeszcze jakiś kominek. I w praktyce to zastosowanie ma duże znaczenie, bo naprawdę serwery będą w stanie się całkiem nieźle rozwijać. Chociażby chciałbym zobaczyć serwery roleplayowe. No, troszkę się nie złożyło. Nie złożyło się. A tyle jeśli chodzi o temat serwerów, no tutaj pozostawiam wam do komentowania. I teraz tak, czy ja mogę podnieść ten clay owen? Mam nadzieję, że się nie skiepści, bo widzimy miga. Podniosłem cały. Gdzie go mogę tutaj postawić? Już mi brakuje miejsca, już muszę rozbudować chatkę. Dobra, wydaje mi się, że clay owen postawimy sobie... No właśnie, gdzieś bym chciał, żeby było ładnie, ale wyszło jak zwykle. No dobra, pierdyknę go tutaj. Wiem, że brzydko, możecie mnie zlinczować. Muszę znaleźć na to zastosowanie. Na razie zostanie jak jest. I teraz tak, add a wood. Czyli musimy dodać węgiel drzewny, tak jak było powiedziane w grze, czyli dodajemy raz, dwa, trzy, cztery, no nie wiem, naładowałem na maksa, żeby wypalić ten piec. Prawdopodobnie jak już go tu wypalę, no to on mi taki zostanie na przewieki wszechczasów. Zjem sobie chlebek ten spalony, czemu by nie. I ten garnuszek tutaj postawię obok. Widzimy, że kuchnia jest już za mała. Zastanawiam się, czy nie poszerzyć kuchni w tę stronę, bo tutaj jakby... No mam duży ten plac, ale czy ten plac na pewno taki musi być? No nie musi być, tak sobie go założyłem na początku. Nie mamy tutaj fajne wyjście na jeziorko. Ale dlaczego by na przykład nie zrobić tej ściany do końca tu pocisnąć i postawić aż do samej wody i mieć wyjście na zewnątrz od strony wschodniej, ale także wyjście z kuchni, a nawet i z salonu albo pokoju naszego dodatkowego na część południową, żebyśmy mogli wychodzić tutaj. Wiecie, o co chodzi? Przecież mogę dorobić korytarzyk. Mamy tyle opcji, tyle możliwości, że no tylko i wyłącznie kreatywność nas ogranicza. Więc czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i mamy ten chlebek. Mamy 23 chlebki i mamy gotowy piec. No on jakby się tutaj nam totalnie nie wkomponowuje w to, co tu powstało. Mam nadzieję, że jeżeli go podniosę, to przetestuję później, to mi się nie zniszczy. I teraz tak, dodajemy chlebki. Dodałem tylko 4 ciasta żytnie, więcej się nie da. Pytanie, czy mogę wrzucić na przykład torf. Widzimy, torfu już migierka nie pozwala, więc torf musimy zostawić na dotapianie czegoś innego, więc pozostaje nam firewood. No, wrzucisz się firewood, czy nie wrzucisz się? Okej, nie chciał mi pozwolić. Dodałem węgiel. Też nie mogę. Próbujmy zniszczyć, aby się nie popsuło. Nie popsuł się, dobrze. To jeszcze raz popracujmy nad tym piecem. Tu jest lepsze miejsce dla tego pieca. Mam nadzieję, że wszystko w cholerę nie spłonie. Postawmy na przykład dwa firewoody. Clay Owen. Chyba za każdym razem. Ale Lipton. No to nie jest mechanika, która mi się do końca podoba. To wygląda na to, że teraz tak, podpalamy piec. I z tego co widzę, temperatura pieca u góry rośnie. Ona osiąga jakąś tam zadaną temperaturę. Drewno się wypala. Jeżeli osiągnie pewien stopień, czyli załóżmy, nie wiem, będzie miało 200 stopni, to gra uzna, że już piec jest gotowy do tego, żeby można było tam wrzucić chlebek. I wtedy nie dorzucamy więcej drewna opałowego, tylko będziemy wrzucali chlebek. No, upierdliwe, bo jest to takie dosyć
nieintuicyjne. Trzeba za każdym razem podchodzić, dobiegać. O Jezu, bo tu już się temperatura osiągnęła i mi się wypaliło drewno, więc musimy dorzucić chlebek. No mam nadzieję, że to jakoś inaczej rozwiążą. Nie wiem, jakiś na przykład podpiecyk zrobić, tak? Że pod piecem jest jakieś stanowisko do ładowania, jakaś taka strefa zrzutowa, nie wiem, popielnik czy coś takiego. Widzimy, piec ma 280 stopni. Ja teraz wrzucam ten chleb żytni. Ma po 270 stopni. I widzimy, nie mam już opcji do ładowania, nie mam opcji nawet podpalenia. I wydaje mi się, że musimy obserwować i zobaczyć, po jakim czasie ten chlebek wyjdzie. Więc ja tak będę stał i patrzał. Dokładnie minęło 60 sekund i chlebek zrobi się rye bread part baked, czyli delikatnie się upiekł. Czyli prawdopodobnie trzeba czekać 2 minuty bądź 3 minuty do tego, żeby był w pełni wypieczony. Jak teraz go podniosę, to będę dostawał tylko i wyłącznie 120. A proszę, 2 minuty, jest 20:58, czyli zgadza się, 2 minuty. I zbieramy szybko chlebek, pyk, 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 4 sztuki i mamy świeży przez 8 dni chlebek super wypieczony. A temperatura pieca jest jeszcze nadal znośna, więc będę tak wkładał i zobaczymy, ile na jednym przegrzaniu pieca osiągniemy chlebków. I teraz tak, temperatura pieca osiągnęła 150 stopni Celsjusza i chlebki, które wsadzałem, czyli ciasta z chlebków do pieca, nie dawało się wypiekać. One leżały sobie 5 minut, nic się z nimi nie stało, więc wydaje mi się, że żeby dało się je wypiec, to temperatura musi mieć powyżej 150, może 160, nie zweryfikowałem tego do końca, ale miejcie to na uwadze, żeby utrzymywać temperaturę w jak najwyższym stopniu. Można doładowywać zawsze po jednym drewienku i po jednej sztuce, tak żeby osiągnęło maksimum chyba 250 stopni, z tego co zaraz zobaczymy. Jak już się wypali całe drewno, po prostu ładujemy ciasto chlebowe na tyle długo, aż temperatura pieca nie spadnie na tyle nisko, tu mamy 230, na tyle nisko, żeby chlebek nam się nie wypiekał. I tak jak wam tu teraz pokażę, zrobiłem sobie całą półkę pełną chlebików. I możemy zauważyć, że na takiej półeczce chlebik wytrzymuje już 18 dni, 17 dni, 16 dni, gdzie w ręce, jak miałem, to wytrzymywał ledwie 8 dni, a na przykład ten spalony wytrzymuje aż 40 dni. Fakt faktem, jego ładowanie to jest 100 sytości, no więc warto czasami spalić chleb, tylko i wyłącznie po to, żeby wydłużyć jego czas przydatności. Wiem, że on ładuje wtedy mniej i czy naprawdę się go opłaca zjadać? No jest to jakby marnotrawienie też troszkę złóż żyta, ale są różne sytuacje. Być może idziecie na dłuższą podróż i nie wiecie, czy coś będziecie potrzebowali zjeść, no więc lepiej wtedy na przykład zrobić właśnie taki spalony chlebek niż zwykły, bo on po prostu wytrzyma dłużej. Ale czy warto się w to bawić na przykład na zasadzie, ej, ale mam inne rodzaje jedzenia, to może zrobię sobie lepiej jakąś konfiturkę. No wiadomo, że konfiturkę jest zrobić lepiej, bo tak jak tu widzimy, świeża przez 7 dni stoi konfiturka, tu mamy przez 9,5 dnia, ale ona ładuje w cholerę więcej sytości. Tyle, że trzeba ją uszczelnić, a do tego jest potrzebny wosk. A ten wosk to też trzeba sobie troszkę napracować. O, i widzimy, przez ten mój moment pogadania udało mi się przygotować resztę chlebków w dłoni. Sytości daje 300, wytrzymałości mają 8 dni, więc jak wsadzę sobie tutaj ten chlebek, to widzimy, mają po 19 dni, bo wsadziłem je w miarę szybko. Też nie wiem, jak temperatura w tym kąciku wygląda, ale prawdopodobnie jest to troszkę chłodniej niż w tym miejscu, no bo tu działa jednak piec. No, a tak w planach, swoją drogą wam napomnę, mam chęć poszerzenia tej kuchni. Zrobimy tutaj takie poszerzenie, żeby pozbędziemy się tego patio. Może patio rozbudujemy w tym kierunku? Nie wiem, no trzeba się bawić. Jeszcze mam przecież całe poddasze do zagospodarowania, a na razie jest to miejsce spawnu drifterów. Więc przydałyby mi się dodatkowe ręce do pomocy. Nie wiem, może w sumie jakbym coś takiego odpalił kiedy, żebym zaprosił graczy i gracze by wpadli i po prostu pomogli mi w rozbudowie tego, to by nie było głupie, tylko boję się o złodziei, którzy wpadną mnie rozkradną. Do zastanowienia. Ja natomiast tutaj wracam do swojego gotowania. Ale wróćmy sobie do naszych dymarek. Dymarki dwie powstały w kuźni. Nie wygląda to zbyt estetycznie, ale na pewno lepiej niż było poprzednio, bo mamy jeszcze dodatkowo z tyłu miejsce na postawienie właśnie jakichś form. I to z tej świeczki, którą przez przypadek dosłownie postawiłem,
Nie mam co z nią zrobić, wygląda jak taka mała kaczuszka. Niech sobie stoi. I mamy te dymarki. Teraz chcę wyciągnąć szkło. Z tego co słyszałem, trzeba wtedy rozłupać wszystko. Rozłupałem i z 24 kawałków. Tak, dobrze mówię? 24 kawałków. Chyba tak, 24 bryłek dostałem 12 szkła. Więc to jest jakby jeden drobny element tego, że muszę to rozwalać kill-offem. Kill-offem jest szybciej. Więc jak macie dobry kill-off, to możecie sobie wykorzystać na to, żeby szybciej to rozłupywać. Niemniej jednak widzicie, że zmarnowałem ogromne ilości cegieł na to, żeby postawić dymarkę. I jeszcze dodatkowo, no tak, kilka sztuk cegieł mi poszło. Tylko i wyłącznie na to, żeby mieć dwie dymarki. Więc musimy mieć zawsze cegły w zapasie, w razie czego dorabiać, tworzyć. I w razie jak będziemy chcieli sobie stworzyć więcej szkła, bądź więcej żelaza, bo także dymarki się do żelaza wykorzystuje, no to musimy mieć zawsze cegieł w zapasie. I teraz na nowo musimy postawić dymarki, na nowo musimy postawić kominki, na nowo musimy zebrać węgiel drzewny, a także gdzieś w międzyczasie zebrać, no wiadomo, że surowce, uzupełnić na maksa. Wiecie, ile to czasu zabiera? To się tak tylko mówi, ale to są proste rzeczy do wykonania, ale zabierają tyle czasu, że żeby cokolwiek w tej grze osiągnąć, to trzeba grać wiele, wiele godzin. Ja już w tej grze mam przegrane, zdaje się, 50 godzin, a dopiero jestem na etapie robienia szklarni. Szklarni, chleb odkryłem. To jest w ogóle magia. Raven, odkryłeś chleb. Wiesz, jak się robi chlebek. Zrobiłem go na zapas, troszkę za dużo, bo teraz mi się pewnie popsuje, ale warto wiedzieć, że go mamy. No i co? I zobaczcie, dymiarki są zrobione, szkło się robi. Myślę, że w kolejnym odcinku pobawimy się w robienie szklarni. Mam nadzieję, że mi się szklarnię uda zrobić. Do tego czasu będę starał się wydobyć jak największe ilości szkła, bo ja tu mam szkło, tylko że kwarcowe. Ale kwarcowe zostawiam sobie awaryjnie na zrobienie jakichś miedzianych latarni bądź innych ozdóbek. Natomiast zwykły kwarc, który zebrałem, bo mam przejrzysty kwarc oraz bryłki kwarcu, to zwykły kwarc będę po prostu przetapiał do momentu, aż mi nie zabraknie węgla drzewnego. Tego też mam całkiem mało, bo jedynie ponad jeden stack. Więc tu znowu się kłania się, uwaga, to. Zrobiłem takie, powiedzmy, stanowisko robocze obok naszej zbroi, żeby mi sugerowało, Raven, co masz zrobić w następnej kolejności. I w następnej kolejności muszę się udać po drewno. Mamy przygotowane 4 obsydianowe topory, jedną łopatę obsydianową i będę się udawał na wyrąb. A jak już wyrąbię, to będę chciał zrobić jak największe ilości węgla drzewnego, no i też skrzynek mi zabraknie, żeby to magazynować, i ta gra się może tak ciągnąć w nieskończoność. Dlatego bardzo mi się podoba bardziej niż Minecraft, bo tutaj każda rzecz, jedna odblokowana, napędza kolejne i to się tak toczy do przodu. Fakt faktem, brakuje wielu rzeczy, brakuje mobów, brakuje jakby wyzwań, jest bardziej taka sielanka rozwojowa, że wiecie, no zrobię jedną rzecz, odkrywam następną i ta następna generuje następne do odkrycia, ale nie ma jakby wyzwań takich, że jednak coś mnie tu może zabić, coś mnie może zjeść. No jest taki creative world troszkę. Ale tyle, jeśli chodzi o ten materiał, fajnie, że wpadliście. Przypominam, ja jestem Patryk Raven, to jest krótszy kanał i generalnie zachęcam każdego, który ogląda te filmiki i chciałby uczestniczyć w tej społeczności. Jest Discord Vintage Story, jest Vintage Story Polska, jest Discord krótszego kanału oczywiście, także jest serwer ozaru.pl, także reklamowany tutaj przez naszych tutaj członków społeczności. Jak chcecie pograć, możecie wbijać, wiadomo, subik, łapka w górę, komentarz i przede wszystkim podsyłajcie mi zdjęcia swoich twórczości, bo każde zdjęcie, które trafi do mnie i będzie, powiedzmy, przyciągało moją uwagę, może znaleźć się na początku bądź na końcu filmiku na moim kanale. I tak, takim ładnym, śmierciowym akcentem martwego zajączka kończę ten odcinek. Trzymajcie się, na razie.